Rozpoczął się ostatni mecz sezonu 2022-2023 Pet Chris, czwarta Liga Łódzka. Chodź, odwrotnie macie, zagajem za mnie. Gra jest, gra! Zobacz,
Teraz! Zagaj do... Zagaj, to jest twój człowiek, domykasz go wysoki przeciwnik, okej? Okay? Teraz gotowi. Kolejna doskonała sytuacja bramkowa dla zespołu gospodarzy. Po 10 minutach cały czas 0-0. Za nisko strefą stoicie. W równolegle rozgrywanym meczu w Drzewcach Jutrzenka prowadzi z RKS-em Radomsko 1-0. Dzięki.
tak zostajemy. Joniu, wyżej. Zaki gotowy, Zaki! Tutaj na wysokości ławki grasz. Graj już, graj! Oj! Piła, piła pany. Bez Arek, bez piło! Piło! Teraz, teraz Arek mocno, teraz mocno. Piła, piła! W 14 minucie spotkania kolejny rzut rożny dla gospodarzy. Wykonawcą z numerem 21 Filip Woźniak. Dziur. Dziur. To jest w środku. Majlo, zobacz, gdzie są przewagi. Majlo. Kolejny rzut rożny dla Pogonistów, wykonawcą Żardel. Zobacz, czy się przestrzeń otwiera. Zobacz, zobacz. Joniu, nie ciągnij tu gościa. Zobacz, jak
W 19 minucie spotkania przed doskonałą szansą na pierwszą bramkę za Pogoni Żardel. Wynik spotkania 0-0. Ale stań, ustaw się tutaj, ustaw się. Ustaw się tutaj niżej. Niżej się ustaw tutaj. Zamieńcie z rzeźnikiem. Z rzeźnikiem zamieńcie. W 20 minucie tracimy pierwszą bramkę. Wynik spotkania 0-1 dla Sokoła Aleksandrów Łódzkich. Nie! Zadnik! Zadnik!
piła. Thank you.
Po 30 minutach spotkania Sokół Aleksandrów prowadzi 1-0 po bramce w 20 minucie Jana Leżewicza. W 31 minucie spotkania Sokół Aleksandrów podwyższa prowadzenie do 2 bramek, a drugą bramkę zdobył zawodnik numerem 16 Igor Wieczorek. Rzut wolny dla Pogoni Zimska Wola wykonuje z numerem 21 Filip Włośniak. Thank you.
Zostań, zostań, zostań. Chodź wyżej. Lewo, szukał.
Dawaj, Wojtu! Niech nie będzie. Dobra, kurwa!